W naszym autofanowym przeglądzie samochodów marki Nissan mieliśmy już Micra, Juke'a, był X-Trail, pora na Qashqai'a. Która to już generacja tego modelu? Stoimy przed drugą generacją modelu Qashqai. Pierwsza generacja, która wprowadziła segment crossoverów na rynek, miała swój początek w 2007 roku. Tę generację Qashqai'a mamy od roku 2014. Co jest interesującego i innego niż w tej przedliftingowej wersji? Po liftingu w ubiegłym roku zmieniło się wyposażenie samochodu, zmieniła się również specyfikacja auta. Przede wszystkim bardzo mocno Nissan postawił na komfort jazdy w tym samochodzie. Co zatem z komfortu jest w tym modelu? Największe zmiany w porównaniu do poprzedniego modelu przed liftingiem to jest wyciszenie samochodu, to jest ustawienie amortyzatorów w sposób zdecydowanie bardziej komfortowy i dodatkowe wyposażenie, które ma jeszcze zwiększyć komfort w tym samochodzie. A co jest w podstawowej wersji? W podstawowej wersji, jak zwykle w Nissanie, pełny system bezpieczeństwa samochodu, ESP, ABS, mamy pełny komfort funkcjonalny, czyli elektryczne szyby, lusterka, tempomat, wszystkie rzeczy, które potrzebne są do typowej eksploatacji auta. A co z radiem i klimatyzacją? Radio jak najbardziej mamy w standardzie, klimatyzację również. Już od drugiej wersji klimatyzacja jest automatyczna, dwustrefowa. Zajrzyjmy pod maskę. Jakie silniki oferuje Nissan do tego modelu? W tej chwili mamy do wyboru dwie jednostki benzynowe, 115 i 163 konie oraz dwie jednostki wysokoprężne, 110 i 130 koni mechanicznych. Mówił Pan, że to auto typu crossover. Czy ma napęd na wszystkie koła? Jak najbardziej dostępna jest wersja z napędem na 4 koła. A co ze skrzyniami biegów? Do wyboru skrzynia manualna 6-biegowa lub automat X-Tronic. Jest w tym modelu taki system, który nazywa się ProPilot. Proszę go przybliżyć. Zgadza się. W tym roku Nissan w modelu Qashqai wprowadza system ProPilot. Mamy to już taki, powiedzmy sobie, system częściowo autonomicznej jazdy na autostradach, drogach szybkiego ruchu. Jest to połączenie radaru odległości, połączenie aktywnego tempomatu i systemu utrzymującego pas ruchu.